Hej widzowie, trochę mi się kukuryku zrobiło w głowę i uznałem, że no cóż, spróbujmy, może się jakoś to uda. Yy, I zrobiłem cztery inwestycje w RMR. Te dwa pokazywałem dla gigajonów, o co z nimi jakby chodzi, że sobie zrobiłem. Za to te dwa pokazuję teraz. Z Big Folia. Chodzi głównie o to, że naklejki RMR bardzo mocno się wahają, jak sami wiecie. I wydaje mi się, że kiedy zrobi się bardzo mocny schodek na takiej cenie, ja ogólnie zrobiłem ją, jakby to powiedzieć. Ciężko jest zrobić jakiś normalny schodek tu. I wydaje mi się, że to. W, jakimś, w jakiejś tam perspektywie dłuższej, może znowu dojść do takich cen, jak 80 groszy. Więc mogę sobie je za tyle kupić. Jak się kupią, od razu je wystawię. Będzie elegancko, kiedyś się sprzedadzą. Bo zacząłem mi się sprzedawać Genji. I po prostu uznałem, że z jakimś tam czasem, jak się w to zainwestuje jakieś tam pieniądze pokroju 100, czy tam 80 zł, to i tak to się zwraca po prostu. Więc czemu nie? One się tam zawsze wahają. Czasami jakiś człowiek z innego kraju to kupi, Krok kupi to za drogo. Czasami to z tym źle przekonwertuje, dostaniecie więcej pieniędzy niż powinniście, czasami dostaniecie mniej niż powinniście, ale i tak jest to na plus. Więc jest to taka zabawa, która dla mnie jest warta świeczki. Jak widzicie, mi to jakoś tam wychodziło, jeżeli chodzi o język, no to uznałem, że okej, okay, zróbmy trochę więcej tego, nie? Także z Bigiem jest to, to po prostu taka sytuacja, że ta naklejka sama w sobie nie jest jakaś tragiczna jest to folia. Szczerze mówiąc, jedna z takich naklejek, które ja osobiście byłbym w stanie sobie gdzieś tam nakleić no nie wiem, po prostu naklejka sympatyczna. Może nie jakaś jedna z lepszych, ale naklejka, którą po prostu gdzieś tam sobie upatrzyłem. No i jakieś tam zlecenia na nią zrobiłem. No i Evil Geniuses, czyli taka drużyna, która pewnie się teraz dostanie na Rio. Możliwe, chociaż też możliwe, że w sumie nie. Jak się dostaną, no to będzie. Oni troszeczkę tam głośniej, wiadomo, a RMR to też nie jest jakiś bardzo oblegany event. Tym bardziej, że tych naklejek jest 600 na rynku. O tym... o supply'u tych naklejek rozmawiałem więcej dla wspierających jak on dla mnie działa, więc nie mówcie mi, że no tak, naklejki no jest pełno w ekipunkach, wiem o tym, ale tutaj nie o to chodzi. I wydaje mi się dokładnie to samo, że po prostu gdzieś tam potężne wahania tej naklejki, jak się one kupią, zawsze się da radę wystawić, teraz jest taka tendencja wzrostowa, może trochę hype na tą drużynę się zacznie, nie wiem. Czy to jest długoterminowa inwestycja, czy nie, też nie wiem, ale wydaje mi się, że może się ona dosyć nieźle zwrócić. Także moje takie cztery inwestycje za główno pieniądze, które, jeżeli wyjdą w jakiś tam sposób lepszy, gorszy, no to będę usatysfakcjonowany z tego. No a wydaje mi się, że ogólnie inwestowanie w ramery w tym momencie jest. Może nie jakoś mega opłacalne, ale jak macie tam 500 zł czy coś takiego, żeby sobie wydać po prostu i jest to takie na zabawę, że 500 zł gdzieś tam sobie wyrzucacie, no to remery są w sumie od tego. Nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Całkiem śmieszne to jest, można się z tym e, fajnie tam jakoś poguzdrać, pobawić e, i tyle. Można, zapraszam jeszcze dla, do wspierania, jeżeli ktoś chce jakiś większy, szerszy kontekst. Ja tutaj tylko to tak prezentuję. Do kopiowania nie zachęcam, bardzo nie zachęcam, no bo to jest jednak moja zabawa to nie jest e, potwierdzone inwestycje, które przyniosą ci pieniądze. To jest dla mnie tylko i wyłącznie for fun. Mm. No i oczywiście dla wspierających gdzieś tam będę publikował efekty tego wszystkiego. Mam nadzieję, że będą co najmniej na zero. A jak będą gdzieś tam z plusem, no to będzie po prostu miło, nie? No ostatnio na RMR tylko zarabiałem, więc w sumie no by się udało, nie? No to tyle, trzymajcie się i na razie.